W lasach państwowych można zbierać chrust, ale zanim to zrobimy, najpierw musimy zgłosić się do nadleśniczego, aby wskazał odpowiednie miejsce. Ale nawet zebrany samemu chrust nie jest za darmo. Gdy rząd przypomniał o tym, że można zbierać chrust za drobną opłatą, a leśnicy uchylili drzwi do lasu dla szerszej społeczności, w niektórych regionach ustawiły się prawdziwe kolejki. Ale powstaje pytanie: co to jest ten chrust? Odpowiedź z pewnością usłyszycie państwo w najbliższym programie Staszczyk niezależnie 4 lipca w poniedziałek o godzinie 19:45. Zapraszam do oglądania tej rozmowy na portalu radomsko24.pl. Dyrek Staszczyk